Boże! Ciebie też tak boli kciuk? Tak. Ja myślę, że my nie będziemy dzisiaj pierwsze. Chłopaki też nie są pierwsi, no bo przybiegliśmy razem. Dawaj, stary, 25 lat PKS-ie, to się umieliśmy zwijać. Przypocz się. Starzy pożarny węże, jak my zwijali, co nas dzieli, pamiętasz? Zawodowo ochotnicza straż. Straż pożarna poroni. Oliwia, ale co ci się dzieje? Nic, no gorąco mi. Ja nie oczekuję, że ktoś mi powie cokolwiek. Ja po prostu potrzebuję wyrazić swoje emocje. No. Co mnie doprowadza do szału? Robisz takim ruchem, żebyś sobie i ręką pomagała. Ale mnie to boli. No trzymam, no też... Myślisz, że nie? Tak cię to boli? Naprawdę? To nie rób tego. No robię, no. Nie rób tego, Oliwia. Wszyscy zrobili, no to co? No to trudno, to my nie zrobimy. Daj spokój. Oliwia ma dni pod tytułem nie chce mi się, nie przyjadę do ciebie. Ale też w sumie nie chcę być sama. Może do was dojadę. Ale nie wiem i nie dojeżdża. I no. Potem mówi nam następnego dnia, że płakała cały wieczór, no była sama. Tak. Już kończysz, masz już 1/3. Dajesz radę, ciśniesz, ciśniesz. No lekko zrezygnowane takie były, z tego co wiem. Zmęczone są, no każdy to jest zmęczony. Dwaj. Ciao. Dobra, mamy to. Dawaj do góry ręce. A. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że no, rzeczywiście jest to płeć, która jest dużo słabsza fizycznie i niektórych rzeczy nie przeskoczą. No. Ja wiem, żeby chciały. Ja wiem, że dziś kobiety sobie dają bardzo dobrze radę same, nawet czasem lepiej jak mężczyźni. Wiem to po porodzie mojego syna i zawsze mówię, że jakby kobiety miały iść na wojnę, to wojny by trwały dużo dłużej jak z mężczyznami, bo są nie do zażnięcia. Martusia, naprawdę ja nie wiem skąd ja mam to, ale... Stąd co zwykle. Stąd co w Warszawie. Słabo? Ty się zaczęłaś użalać nad sobą. A ja mam... Zrób to jak najszybciej i pomóż Oliwii.